Cześć, siemanko, z tej strony Rolling Podkarpacie V2. Ja was witam bardzo serdecznie na naszej serii Bambry. Jest ze mną mój sąsiad Ząbek Cześć, witajcie. oraz sąsiad Kasper. Cześć, witajcie. No jak widzicie na załączonym obrazku przed nami stoją dwa nasze byczki. Znaczy, jeden nie nasz, ale drugi nasz. Więc to oznacza żniwa owsa, bo dzisiaj będziemy sobie ruszać ze żniwami owsa. Jak widzicie, obkosiłem sobie już dookoła pole. Po jednym razie, także no, my sobie lecimy, wsiadamy do kombajniku, do naszego klasika tutaj wypożyczonego. Znaczy, no teraz dostaliśmy, nie? Co ja tu miałem zrobić? Włączyć i pojedziemy sobie na GPS-ie. 53% zbiorniku, 4 tony aktualnie mam tego owsa po jednym obkoszeniu. To tam. Ale ci powiem, nie? No. Szybko, żeś się nauczył tej obsługi tego kombajnu przesiadający z bizona, nie? No powiem ci, że tutaj mi wytłumaczyli, jak trochę tam poduczyli mnie ci, co tutaj byli go co przywieźli go tutaj, no. Nie? Także powiem ci, że no dużo fajnie, nie? No i GPS-a już się nauczyłem obsługiwać, także no wstępna nauka już zaliczona, nie? A wiesz co najważniejsze? Ustawienie kombajnu. Ciekawe, czy będzie wyrastać, czy nie. Nie, nie powinno, bo to już no. Kombajn przestawiłem sobie na tym jednym objeździe akurat, no to. A ja talerzówką nową śmigą. No, sąsiad tam talerzówką nową talerzuje. 18 tysięcy na koncie, jak widzicie, bo z 5 tysięcy kredytu spłaciłem przedtem z rana, bo mamy godzinę 13:05, sierpień, 3 sierpnia, więc no. Więc kredyta spłacamy i co do tego. Co do tego, mam zamiar niedługo robić zbiór traw po żniwach, prawdopodobnie jak się uda. Ale jeszcze przed tym spróbuję ogarnąć akcję obornik. Nie wiem, czy będę wywoził na pryzmę, czy będę wywoził na pola, tego jeszcze nie mam tak jakby 100% potwierdzone. Ale no. Na pewno będą jakieś prace polowe jeszcze organizowane teraz w tym miesiącu, nie? Bo kiszonka aktualnie mi się skończyła w pryzmie, bo w pryzmie już nie mam nic. Została mi jedynie kiszonka w balotach, także no, chcę zrobić teraz zbiór trawno i potem od razu wleci kukurydza na kiszonkę. Także. Ile nakosiłem pszenicy w ostatnim odcinku z moim sąsiadem? No to nakosiłem pszenicy 25 ton i 17 ton jęczmienia, więc no fajnie sypło, nie powiem. W ostatnim odcinku wyrobiliśmy się z sąsiadem bardzo dobrze, bo skosiliśmy prawie wszystkie pola, zostało mi jedno, które dokończyłem na odcinku u Ząbka, u mojego sąsiada, więc bardzo fajnie się udało. My się chyba prawda. ja. Ja się już teraz wysypiemy. Kurde, ile muszę wapnować? No widzisz. Co myślałeś, już tam wapno zamawiasz? Czy już no, zamówiłem? Zamówione, no. No ja też zamówiłem. Jeszcze. No prac polowych teraz będzie bardzo dużo, bo przygotowania do siewu i w ogóle będą znowu. Także. Spoczko. Jak widzicie, żniwujemy sobie klasem Tucano 340. Bardzo fajny kombajn. Po moich odczuciach tak patrzę, no to no super, no nie powiem, że to jest jakiś kombajn zrobiony byle jak, że no łatwa obsługa przede wszystkim jego jest. Fajny kombajn, zgrabny, taki zwrotny jest, bo to nie jest jakiś ten wielki model, tylko taki jeden z mniejszych tych Tucanów właśnie. Sąsiady! Oj. No. Widzowie, w tym sezonie rzepaku nie będę miał niestety chyba. Czego? No bo muszę wapno rosie. A, nie zdążysz. Nie wyrobisz się z terminami. No. No tak, bo to jest ostatni ten miesiąc na. No przyjechałem się talerzować właśnie pod rzepak, nie? No. No ale patrzę, tu wapno wymaga, bo to no, no nie. No to mogłeś sobie wcześniej właśnie rozwieźć wapno i wtedy dopiero działać no, ale z talerzowaniem. Dopiero zamówiłem, nie? No, wiem. Mam przyjechać niedługo, więc.
Mam nadzieję, że ktoś na dniach przyjedzie. No, mnie też ma być za niedługo i chcę, aby to szybko przyjechało, bo... No, na te pola, co mam wapno, to porozwożę sobie wapno, a na te pola, co nie potrzebuję wapna, to sobie wywiożę obornik i gnojówkę, postaram się. Także no, obornika mam 160 ton około. Także, no, kurczę, muszę to wszystko wywieźć. Jak po nawożę większość pól, no to... to postaram się tak zrobić, żeby na prydmę wywieźć to, bo... na gospodarce już się tego za dużo robi. Robimy sobie jeszcze jedno koło wokół pola. Jest to jedno z moich trzech pól, które kosimy aktualnie. No i co no. Plon, z tego co widzę, nie jest najgorszy, bo tutaj nawiezienie było w tym sezonie dość spore. Nawoziłem w 100% nawiozłem to pole, więc plon jest nawet taki bajka. Jeszcze nie wykosiłem całego hektara, ale za niedługo się dowiem. Na samym odcinku prawdopodobnie wam powiem, ile ukosiłem tego wszystkiego owsa. Postaram się w tym odcinku zrobić jak najwięcej. Sąsiad mi już w tym odcinku nie pomaga, bo tam on działa z talerzowaniem. To... O, roboty, roboty. No i to tak wyszło u niego, że jednak nie będzie siał rzepaku, bo to tak no. A co w zamian będziesz siał? Ja? No. Zboże. Ale jakie? Masz już jakieś plany na coś? Pszenica. A, pszenica. To widzisz, fajnie. A ty, Kacper, co dzisiaj robisz? Ja grubeku, ja? O, grubery. No to spoczko, fajnie, fajnie. Wszyscy ja mają co robić. No, napiszcie w komentarzach, jak wam się ten Tucano podoba, bo nie powiedziałem tego w ostatnim odcinku. A mi się bardzo podoba ten klas. Tylko, że powiem wam jedną jego wadę. Cena jest strasznie wysoka, nie? Bo trzeba na 450 tysięcy około. Także no sporo, sporo pieniędzy. Tak grają w radiu, są środki. Co? Nie masz takich rady jak w klasie. Wiesz? A ja mam. No, przetniemy się tutaj. Ja też mam. No, zobacz. To ty gadasz, ja tu mam lepsze rady niż ty, tylko... Tak. Wolę posłuchać maszyny niż radia. Żeby lepiej nie wybuchło. No. Sąsiad tam w swoim klasie to w ogóle nic nie ma, także... Ty tam przychodź, bo ty w ogóle kupanu nie możesz. A no. Teraz to już sąsiad się cicho, bo... jestem w trakcie myślenia nad kombajnem. No. Ja wiem, jaki są przed kombajn kupi widzowie, albo po wszystkim na live, więc serdecznie zapraszam na mojego live'a, który będzie w live. O Jezu. Zapomniałem, że tutaj mamy bezstopniowo to wszystko, także na joystick, przód, tył i... Ja wiem, jaki kombajn. Ja ty wszystko wiesz, kurde, ty wróżka jesteś. No jak? Ja powiem na rower. Aktualnie testuję kombajn, może plan zmienię, że jego kupię, no i co? Na pewno nie. Tam siadowi plany trochę popsujemy i będzie kurde luks. Nie mów tam za dużo. Bo ja też zaraz powiem wszystko. Ty cały czas gadasz. Chociaż ja to zaraz tego klasa kupię i będzie mój, a nie twój, dobra? O, i już sąsiad powiedział, co będzie kupował. Ja nie powiedziałem, co będę kupował. Powiedziałem, że mogę kupić, a ja nie muszę. No już jest zamówione dawno, to on już jedzie na moją gospodarkę, aby sąsiad ci No, sąsiad z tego co wiem, no to będzie się starał o młodego rolnika. A jak? Także no... Listule kupuje. Bo chce się rozwijać, nie? Listule będzie kupował na te wszystkie jego hektary. Kurczę, odłączyło mi się. Trzeba siąć. No i to tak wyglądają żniwa w naszym gospodarstwie. Powiem wam, że nawet bajka to pole idzie, bo już mamy prawie połowę skoszone, nie? A tutaj w tym polu mamy ile? Nie licząc lasu, no to będzie... A ty jeszcze masz to duże przecież. No mam jeszcze dwa pola oprócz tego, nie? Także roboty jest oporowo. Roboty jest bardzo dużo na dzisiejszy odcinek, tak jakby. No to jak się ile się uda, tyle się uda. Resztę dam radę po odcinku wykosić.
No i co? Wszystko super, fajnie idzie. Kurde, GPS mi nie działa. Gdzie czy tam? No a mi działa i co? No i ja sobie koszę na GPS-ie. Dobra, już cię dała. A ty nas padłeś dla mnie. A ty? Co? Co to było? To nie. A nie. Opaki. To nic, nic. Opaki. Sprawdzam cały czas, ile minut mamy odcinka, ale mamy Ząbek, dopiero 10. Ząbek, jak chcesz, to zobacz promocję. Tak? O, sąsiady już coś wyczaili na promocjach. No ale co? Co ej, kurde. Widzisz tam jadę, jadę. Widzisz tą jedną rzędówkę? To jest o, sąsiady jedną rzędówkę będą ten, trzcinę cukrową nie. Będą robić. Jakie wariaty, widzicie? To oni pili dzisiaj. A jak? Jeszcze ile? Chociaż no... Po ząbku to bym się spodziewał, no bo on już po żniwach do żynki może robić, a po Kasprze, przez Kasper jeszcze owiec ma zielony. No. Już Kasper to coś inny na balon chodzi, tam monopolowy 24/7 od jego na wsi. Nie zmieścimy już pieczki. Pewnie tego, ale tutaj cykniemy sobie, wysypiemy. No to cyknie, bo... I cyk, i myk, i pyk. A ty co tam jakiegoś? Ja beatbox. O, przyleciał sąsiad, o. Co na rowerku? O, poszedł szpieg jeden. Na rowerku przyjechał. Daj mi wejść zobaczyć, jak tam silnik robi. Panie, robotę mam! Co ty chcesz? Będzie mi teraz kurde dupę zawracał. A tu robotę od groma. O, także tak to wygląda z tymi sąsiadami. Wszystko ciekawskie. Wszystko ciekawskie i takie. Zobaczył kombajn nowy i już. O. A ja też będę bogaty na następny sezon. No będę bogaty na kredycie, kurde. Ja też na ja też jestem bogaty. No chłopie, ja też na kredycie cały czas. Znaczy na kredycie, no. Bez kredytu tak. Ciężko by było. No to na pewno się tym kumbań przydadzą, nie? Na pewno bank ci pożyczył dzisiaj ja tym kumbań. Spaśmy się, że tamty. Wait. Oj, sąsiad, co obsiał. Ile my tu mamy... O jest nie to. Ile my tu mamy FPS-ów? 40... 43. Lepiej w środku siedzi, więcej FPS-ów jest. Także no, nie powiem, bo nagrywanie trochę też zżera tego mocy komputera i grafiki i tego i procesora, także. Co tam chciałeś? To do mnie było? Kasper, tylko nie mów, nie? To jest tało. To jest zasad do czwórki ogólnie. A. Jezu, to przednie przygód lepiej, nie? Nie mam zamiaru. Nie, czwórka z tym jeździ, spokojnie. Oj, to tak, no. No i można powiedzieć, że kończymy to pole. Mamy ile minut odcinka? 13 minut odcinka. To my to... Mi się wydaje, że ja bym w tym odcinku zdążył nawet wszystkie pola wykodzić, no nie? Ten kombajn to jest kombajn bizonem, to bym to całą godzinę kosił. Jeju, no godzinę 40 minut, bo odcinki mają po 40 minut. Także no, no nie powiem, bo to robotę robi. Ten kombajn ma już 10 na godzinę 10 na godzinę i do tego większy zbiornik. No są plusy, są same plusy, można tak rzec. Jedynie jaki minus, no to mówię, no cena, nie? Ale no, za taki sprzęt dać tyle pieniędzy, no to nie jest głupi pomysł. Ale w planach jeszcze będziemy coś myślę, bo w planach jest coś innego. Także zobaczycie, co będzie dalej, nie?
A ja wam powiem, widzowie, że ja wiem, teraz wam powiem, jaki są szanse na kombajn. Będzie miał kombajn z oponami. Ty z kaderem będę miał, dobra? A po co ci kader? Nie wiem. Tak, żeby był. Dobra, sypimy. Przejeżdżamy. A gdzie ty płacisz? 195 i teraz przejeżdżam, będę przejeżdżał na 103. Dobra, ile z tego kawałka wyszło mi tego owsa? Łopanie, 13 ton mi sypło. Z jednego kawałka. Prawie całą przeczepkę. A musisz tam jechać? A co? Nie masz innego pola? No mam 207, ale no teraz jak jestem tu, no to blisko, nie? Nawet odczepiać nie muszę tego. Nawet się składać nie muszę ani przeczepy. Przejedziemy tutaj przez sąsiadowe ściernisko rzepakowe. Się zapoli. Bo się zapoli. Nie masz czego. Ściernisko wypalone. Ja biegnę to. Dawaj, bo kurde będzie zaraz tutaj. O, już przyleciał. Bo się zapoli. Żebyś ty się zaraz nie zapolił. Biega tu za piątkę. Oj, tak. Dobra, no już zapaliło się ścięgnie. Niech jedzie. Dobra, może na GPS-ie dojedziemy do końca. Domek dzwoń na 112. Potrzebne... Zaraz na 997 dzwonię, bo zdjęcie mam od sukcesa dostałem. Jakie dziody. OSP Kregasy bardzo wielkie muszą przyjechać. Kurczę, uda nam się złapać tak, żeby bez mijaka przejechać? Wątpię. No nie, no już się zaczyna. Dobra, trzeba ustawić od nowa GPS-a. No niestety, taki nasz los. APR, podmienimy. By nie było, nie? Co by tam popłynuje to? Nie interesuje. Szajba bije? Na wieczór? No nie odpinaj mi tych kabli! Tak no. Ty Kasper, nie masz jakiej roboty? Ja się muszę zobaczyć. No, prace pożliwne, czołku. No. Znowu będziesz ryczał, że jeszcze drogą. Takie prace pożliwne, że przed chwilą śmignął koło mnie. Dium! Jutta i Bolt. Kurczę, nie lubię przy tym lesie tutaj robić. Maila dostałem. Maila? Ole. Ole, łysy. A babka ma polski zagadek. Nie lubię przy tym lesie robić, bo zawsze są spadki FPS-ów i to takie dość. Bo tutaj jak się popatrzę w stronę lasu, to mam 35 FPS-ów, nie? To jest przerąbana sprawa. I komputer też dostaje dość w dupę mocno. Takim czymś. Kurde, na czwórka nie podjedzie tu pod tą górę, to problem. To się tam coś stęka, nie wiadomo co. Nie. Nie będę miał czwórka. Ale co, czwórka nie ma mocy? Chłopie, 2 na godzinę jadę pod tą górkę tu. Podkręć jej dawkę, będzie może lepiej szła. Wyjdź, włącz bieg, włącz full gas i wyjdź i jeszcze ją pchaj do tego. Wtedy będzie, może coś pomoże. A później z górki przystanek. Albo ruch. Ty, mi się wydaje, że tutaj w tym kombajnie powinien... ten kombajn chodził z większym federem. Ale to ładnie wygląda tutaj, jak kosisz. A, sąsiad tu leci o czwóreczką swoją. Ale to beczka jest taka sama dla niej w miarę. No, taka trochę przymała się wydaje, ale... ZT by fajnie też wyglądał. 10. A 10, no to wygląda jakbyś jechał z 8. Może wygląda tylko. O, sąsiad będzie tu rozlamał gnojówkę. Smród jak trzeba. No. O, znaka bym zarąbał. O, chyba rady nie
No nie, bo jakiś cymbał mi bałek odbił oczywiście, nie? Szybcia przecież na szybko zdjął i już poszedłem. Nie, no to pod to górę nie podjadę. O nie, znowu pod górę jedziesz. Pomóc ci, bo jadę właśnie New Holland. Nie, ale smród, ja nie mogę, nie no, żartuję. Nie jest, nie jest tak źle, jak myślałem. Ja no, ja przyzwyczajony, chłopie, tak jak kurde, no. Ten tego, nie? Tego. Ja no, wyrobię się z tym wszystkim tutaj. Znaczy, skoszę to pole i pewnie tyle, nie? Ale co, jak kosi, nie? No. Ładnie wygląda, no. No. Gdzie ten wózek, że ja tu nie mu go. To weź tam odczep i przestaw. O, Sumcia, jeden jeszcze tu leciło. Ty, a ja wiedział, że ty będziesz dzisiaj woził ten gnojówkę tam. To odczepił, no bo tam było wolne. O Jezu, ja. Tam rób sobie, tam przestaw go, ja nie patrzę, nie? Ja nie patrzę. Tylko tak go zostaw w normalnym miejscu, dobra? Mam go. Nawet się nie chwalę. Odkryć nawet się nie chwalę. Chwalę. Nawet się nie chwalę. No. A skąd ja wiedział, że sąsiad będzie woził? Mógł zadzwonić przez telefon, że ten, że jedzie tam wozić gnojówkę, a nie. Halo? Policja? No i to jest, kurde... No co tam, halo? Mam się odwozić gnojówkę. O, w porę mi powiedział, bo już przejechał koło mnie. Na paliwo będziesz płacił, żebym ci wozić ten wózek! Ty, a na cholerę go tu dajesz! Mogę zostawić na tamtym kawałku. Ewej, jebej cię. Zgodasz się już? No chłopie, no pewnie. Jeszcze mi podejść pod henę, żeby wciągło. Co się dzieje? Nie za jaką przywiozłem, bo na moim polu postawił. Sąsiad wózek wodzi. Zostaw ten wózek tam w spokoju. I tam nie kombinuj czasy. Idź rób robotę do siebie, Kasper, a nie łazi, ciołek. Właśnie sobie go złożyłem tam New Holland na polu i lecę go wyrobić. Sąsiad dziot? W gówno w los. Boże. Mamy 73% zbiorniku. Sąsiad 6 metrów to domiga. Dobra, niech pal się tam. Jak jeszcze 6 metrów, on już woli. Gekubek, mój. Weź tego kubera, wtedy jest samochodowy. Nie. Ja mam 4 metry i też idzie. I lepiej idzie niż ten Kasper. No ciągnik mniej cierpi, nie? Ale robota wolniej idzie. Ale powiem ci, że to też zadowolony jestem z tego Grubera, z tego Amazona, bo robotę robi fajną. Stare sprzedałem, bo teraz przeszedłem głównie na uprawę bezorkową, więc no, fajna sprawa. Jaką bezorkową? Hop. Bo to jest bezorka, bo to jest bezorka teraz, jak to robię, nie? Tym swoim, co kupiłem Amazona, nie? Z Masejem. To jest bezorka. A, już teraz. Bezorkowiec. No, bo ja myślę, no. Jest to i kultywator, i bezorkowiec tam. Można mu te puszki zamontować i też będzie ten. Ty jedną beczkę aż tyle rozwiedzisz? Łapie. Kurna, Sumcia tak zapierdziela z tą beczką. Ja 7 na godzinę z beczką jeżdżę. Ja nie pamiętam, ile jeżdżę. Jeździł wczoraj, a już nie pamiętam, nie? Znaczy nie, to dzisiaj jeździł. Nie, wczoraj, bo w farmingu to był sierpień drugi. No i to tak.
udaje 7,5 tony, czy mi się wydaje w tym. Nie. Ja jeszcze pełnego zbiornika tutaj chyba nie miałem, bo ja tak sypałem. 7800 albo 8700. Nie, 8700 to aż nie chyba. Raczej nie, to 7 coś. 7 ton i ileś tam kilo, bo już mam 90, mam 91%, a 92, a mam 6900. 7,5. No to ładnie. No bo w porównaniu do Bizona to zbiornik no, potężny tu jest. Nie no, ogólnie sprzęt zarąbisty, no po, idzie, no pochwalę, no bo to jest klas, no nie? Klasy, no dobrą robotę zrobili z tym kombajnem, nie? Zresztą pewnie jak zresztą innych, nie? Bo kurde, będę musiał stawać, żeby podjechać masejem. Dobra. Usiądy piszą mi te, na usługi, co, żebym przyjechał, e? Ty? Żebyś przyjechał? No, piszą mi. O, tu nie będę szedł, bo tu sąsiad gnojówę rozlewał. U wody tam! Przebieg pod machą. Bym się nabił na te twoje kurde widły. Dobrze, że miałeś w powietrzu. Na PW na tym Discordzie weź, przestań. Co to jest? Kto to jest? Siema, elo. Pozdrawiam serdecznie polskiego majstra. O. Jak oglądasz ten odcinek, to napisz komentarz. Pięknie, pięknie. Ogółem chłopaki i 5 motogodzin w Holandzie. Bo dopiero? No pieką. Ja mam 6,3 w tym, w Maseju. No bo ty pewno cały czas jeździsz tym Masejem. No dużo teraz ja... Masejem robię, nie? No to wiem. Ale Dojcz też nie stał. Ale ja w tym sezonie to Dojcz... tym też. No to tak, tak. Dojcz w tym sezonie to u mnie ten. Działał sobie z nawozami więcej i z siewami kukurydzy. Zbytnio więcej nikt nim nie robiłem. A i park to nie tak, że mam ponad 19 motogodzin w New Holandzie moim małym. Te puste. No, no. Ile? 19 ponad, jakoś. O. No. Mogę ci powiedzieć, ile tego mam. Te puste powiem ma... wam tak, im więcej motogodzin, tym gorzej. Ty się człowiek pali, ale to jest gorzej. Ogółem ci powiem 19,5 motogodziny. W czym? W te szóstce. A ja mam 12,7 w kurce. Dobra, zgłosimy sobie. A ty nie robiłeś cały czas z szóstką, co nie? Nie, ZTS-y. No powiem wam, że ten... Zobaczcie w ZTS-ie, bo. Że ten klas i ten Masej, no, wygrany duet moim zdaniem. Tak, na pewno. W katalogu zobacz, ile mam motogodziny. Daro, jadę na gospodę, zobacz na liczniku. Wydaje się. Dobra, idę moje minut odcinka. 28, oho, oho. To jest dało. Jest. Gleba. Impreza. Na przodce wjechałem. Gdzie? Nie interesuj się, stream. O chuj. Nie wygobiłem zakręt. O, jak pięknie, jak pięknie. Sąsiady, ja sąsiady porozbijani. Namiot porobcy. Czekaj, to też miałem dwa liczniki, ile jest? Prawie 17. Ile? 16,9. To bajk. ZTS sprzedawany będzie raczej. Hopie. Mój dojść ma 30 prawie i już ma dość. Nie, że ja mam go dość, ale on ma mnie dość. 30 bo to godzin. No prawie. Chyba, ale nie powiem ci teraz dokładnie, bo zapomniałem, bo dawno nim nie jeździłem, ale coś koło tego będzie, no. 29,30. Kto to tam nie wypisał? On u mnie na gospodarstwie zrobił tyle, co twój pęd jeszcze na tam czymś gospodarstwie, nie? No tam... To ty parkę żeś przebił motogodzinami. Kul z tego! Im więcej, tym gorzej. Im mniej, tym lepiej. Ale powiem ci, że remontowałem Deutscha przez tyle motogodzin, to chyba raz albo dwa go remontowałem. Raz robiłem jakiś taki remont, taki pierdu, nie?
A reszta to była taka bardziej... Ostatnio robiłem remont taki dość porządny, nie powiem, bo dość porządny remont... Kurde, żeby nie zawalić tu okrzaki. Dość porządny ten remont robiłem. Także wydałem tam z 3000, ale to nie, tak nie jest wiele jak na Deutscha. Także... Dużo ludzi mi się pyta, kiedy będzie live następny, to od razu mówię, że będzie weekend. Jakby ktoś tutaj słyszał też. Tak jest, ale weekend ci... będzie live. Dużo ludzi mi na Discordzie wypisuje, kiedy będzie live, kiedy będzie live. No, no. Ale na Mokrzynie raczej już nie będzie. Nie, nie będziemy reklamować gówna jakimś Fielsą, więc... Dobra, nie gadajmy o tym, bo... Nie, po prostu nie będziemy reklamować gówna, o tak. No. Nie chcemy grać już teraz na Mokrzynie po tym, co Fielson tam nam ten powiedział, znaczy... Nie róbmy nie wiadomo czego, nie? Tak. Wolimy sobie pograć na takiej Osinie Wielkiej na przykład. Z widzami, pogramy sobie na PGR-ze, który zbudujemy i mam nadzieję, że będziecie, no nie? Także serdecznie zapraszamy. Możliwe, że jeszcze dzisiaj zbudujemy, a nie, bo jeszcze gospodarz mamy do nagrania. Tak, mamy do nagrania i wtedy będziemy działać. Jak nagramy tych gospodarzy, to mamy cały tydzień odcinki. No. To we wtorek u mnie jest przerwa. No i... ale aha, to czekaj, po wtorek to będzie jutro. Także widzowie, my to nagrywamy na zapas, także nie martwcie się, że my tak gadamy, głupi nie jesteśmy, że nam się dni pierdzielą. Także no, tak wychodzi po prostu, że trzeba nagrać jeden tydzień, na jeden tydzień cały trzeba nagrać na zapas, a na drugi trzeba nagrać, nagrywamy tak no dzień w dzień prawie, nie? Tak jest. Wiadomo, no dzień w dzień tak nagrywać i wrzucać odcinki to jest dużo lepiej ze względu na to, że no przeczytamy komentarze i wiemy co nam gadać na odcinkach, tak bardziej nawiązać do tych komentarzy albo coś, a tak to trochę inaczej trzeba to podchodzić do tego. I tak już teraz więcej nie gadamy o tych komentarzach, bo no fajne są niektóre komentarze, ale tak jak na przykład u mnie, to wszystko już tak trochę opadły, wyświetlenia i łapki, no, łapki są, komentarze też spadły całkowicie, można powiedzieć, że do zera, jeden komentarz tam widziałem pod ostatnim filmem, także no, myślę, że też Niwa zrobią robotę na kanale, także bardzo bym się cieszył, jakby, czy było trochę subskrybentów nowych, trochę ludzi, bo o to nam głównie chodzi w tym nagrywaniu, nie? A? Naprawdę? I no rzeczywiście. A co to są subskrypcje? A takie czerwone przyciski. Pod, a ja mam wcale. Pod filmikami. Jak się naciśnie, robi się... Fioletowy. Szary. Taki ładny. Nie, no, no. Także... O, sąsiad jedzie. Rąsia tam! Chłopie, jak ja mam cię słyszeć, jak... Rąsia, machom ci ręką! Dobry! Ja też ci pomachą. Sąsiad leci. Ty, powiem ci, że trochę tego na kosze w tym sezonie, Oso. Ja jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Mamy 34 minuty odcinka, także... No odcinek mi się wydaje, że wyjdzie bajunia. Roboty też zrobiliśmy na tym odcinku dużo. Skosimy tamto pole, kończymy to teraz. Także fajno, fajno. Będzie to sprzedawać w zimę i będzie za co kupować nowe nabytki, bo nie chcę brać kredytów, ale jak trzeba będzie, no to się weźmie, nie? Bo tam zobaczymy, czy dostaniemy te kredyty, ale ja tam miałem jakiś tam problemów ze spłataniem kredytów, więc nie powinno być takiego jakiegoś wielkiego problemu z tym. Na bieżąco się spłata kredyt, więc ile mi kredytu zostało w tym teraz? 25 tysięcy, więc to się spłaci do końca sezonu jak no, tak jak trzeba, tak bez problemu.
Trzeba będzie sprzedać mleko, bo mamy mleczarka przyjazna niedługo. Mleka mamy już tam trochę, także pieniążki znowu wlecą jakieś, bo teraz mamy 18 tysięcy na koncie, więc. Także spoczko. Dzisiaj, jak widzicie, więcej ze środka sobie działam. No, ze środka fajnie. Wszystko na GPS-ie można powiedzieć, że robię i no sobie kliknę przyciski i lecimy, nie? A z zewnątrz to tak. Z zewnątrz to sobie można pooglądać naszego fajnego klasika na testach. Także super. Kasper, a co ty robisz? Spontan. Co? Coś się, Kasper, słabo słychać. Obrządzam. Rządki robisz. Jako chłopie nie mogę zrozumieć czasem, nie? Nie chcesz, On tak nie? gada Nie dziwnie, usłyszałem. albo mikrofon, albo on tak dziwnie gada. Ja tak dziwnie. O, Mi się nie chce mówić, dlatego. teraz ciebie ten, a ty tak. Bardzo ładnie, Nie, jest bo na przykład głosem. obracam się Aha. nieraz. Zilipapu? Zilipapu. Kudziemu? Weźmiemy to na raz? Kurde, nie weźmiemy. Także bajunia to wyszło. Czy się nam uda to wziąć na raz? On ci sypował takie tego Ja ci kolega. zaraz powiem, bo akurat jadę ostatni przejazd, no nie? Kurde, no nie gadaj, że nie dojadę do końca, nie? Tak sypie? 93%. Kurde. No nie, no Ale, nie. bo tak Ty, jadę, tak nie jadę, do... to by podstaweczka jest. Ja nie dojadę do końca, nie? Raczej. Kurde, no niestety, no. Ja się bardzo cieszę, że nie dojadę, bo... to znaczy, że fajnie sypu, bo 7,5 tony. To jest Kurde, dość naftowy. spo... O. Już sobie podjadę do naszego Maceja, nie będę Maceja specjalnie tutaj jechał. I cyk, myk, fuh, sypiemy sobie. Zasiałem w tym sezonie więcej owsa z tego powodu, że owiec jest dość drogi. Na skupach tak patrzyłem, to nie wiem po ile chodzi aktualnie, ale w zimie jak będziemy sprzedawać, no to na pewno będzie dużo droższy niż w tej chwili. No to tak zawsze na zimę się, to nie będę nawet składał rury, bo to nie ma po co. Jeszcze ten tutaj kawałek nam został, więc ino go dokończymy. Jeszcze jak nam się uda, raczej nam się uda, to pojedziemy zawieźć sobie naszego Maceja z przyczepami na Dobrze, rury nie gospodarstwo. urwij! Nie urwę, nie urwę. Nie mam gdzie. Potem Bo ja znowu wiem, nie że masz masz? przyzwyczajenie, ja mam wyższe, że ja mam... Ja wiem, To się poplątał i to tak konkretnie, nie? że masz przyzwyczajenie z pisma, że tam rury się nie składa. Tyle razy, bo się nie chce później rozkładać. Ale to nie pisu. Nie bój się, ja zaraz ją wyłożę i no wysypię. Także no, mogę powiedzieć, że 30 ton mam z tych dwóch kawałków. A jeszcze jeden kawałek mi Ja. został. Opuścimy sobie header, pojedziemy zawieźć te dwie Daj mi przyczepy, węg w szurce! rozładować. I ten, i... Bo nie pojadę z tymi dwoma przyczepami pełnymi prawie, bo na tamten kawałek to mi się jeszcze nie zmieści. Ale tamten kawałek to już sobie po odcinku ogarnę, więc... Kuczko, zapolimy sobie... kurde, nie to! Buty sobie zapalimy. Buty? Ciekawy jestem, jak tu będzie Masej szedł pod tą górę. Co sobie zapolisz? Buty? Po Ciebie buty. zaraz Po podpolę. buty. Jezu. No Masej ma o tyle dobrze, że tu jest skrzynia Wario, więc on ma Wario. no Ja wszędzie mam Wario, a ty to duże są wiesz tu co? obroty, ale no Mam pogubę Wario. lepiej jedzie pod tą górę niż Deutsch, to jest na pewno. Wario to tylko wpęd ma.
Masaje też mają. A, już TVX-a. Już te nowsze mają chyba warię. No niezbyt. Ale 7S nie wiem. Ja nie wiem. No, to się nie odbywaj. Ja w czwórce mam manual, jest dobrze. Tu wajchał, tu ja wajchał. Ja też w Deutschu mam manual i nie narzekałem, powiem ci. I lepiej ty chodzisz niż automat. Trzeba dużo szybciej hamować niż zawsze, bo to są pełne przyczepy, więc trzeba, kurczę, uważać, żeby nie miotało, bo Deutschem to nadmiotało, ale ten już jest dużo cięższy. Masę, także no, robotkę to robi, nie powiem, nie. Na godzinę sobie tutaj pojedziemy dość powoli. Także... Ja bym wjechał. Co nie? Co? Tu? Ładnie dość wjechał. Co? Ładnie dość wjechał. Kto? A mów wyraźnie. Ładnie żeś wjechał. No wysypiemy sobie. Buś już czarne przejechał na drodze. Start recording. Dobra. Record video. Więc widzowie, mamy aktualnie 42 minuty, jak skończę odcinek, więc ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam na dalsze odcinki z serii Bambry do Ząbka, jak i również do mnie, bo będą się pojawiały teraz coraz częściej, mam nadzieję. Więc możecie się, chłopaki, teraz pożegnać. Na rozcinek i zapraszam do następnego do mnie. No, teraz ty, Kasper, by pasowało, nie? O, poszedł. Nie musi. Dobra, no to ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Do następnego odcineczka. Na razie. Cześć!